wszystko na fasoli i ryżu bazuje. O, juzu. O, juzu dzielone. To jest juzu. A to nie jest juzu, a nie wiem, czy to samo wybrałyśmy. Ojsi. I co kupujemy? Kupujemy japońskie desery. Robimy to co roku właściwie. Tutaj widzimy bardzo dużo ludzi, wielkie tłumy wychodzące już właśnie z parku. Część ludzi już skończyła swoje obchodzenie kwiatów wiśni, część jeszcze zmierza do parku. Oczywiście zaczynamy nasz festiwal obchodzenia kwiatów wiśni od kupienia takich właśnie deserów, tradycyjnych japońskich deserów w tym oto właśnie miejscu. Robimy to właściwie co roku. Tutaj mamy nasze zakupy. Idziemy dalej. Jak zwykle o tej porze bardzo dużo ludzi. Chcemy stać w kolejce po bilety. To i tak dzisiaj jest zwykły dzień. Wyobraźcie sobie 4-5 razy tyle w sobotę czy w niedzielę. Także dzisiaj można powiedzieć, że jest dużo ludzi, ale tak naprawdę jest jeszcze ich bardzo mało. W sobotę tu się nie da przejść po prostu. Ani w niedzielę. Już tutaj są strzałki, jak w ogóle gdzie się kierować, żeby tutaj chaosu nie było. Strażnicy pilnują. Ale tu sprawdzałem torby zawsze. A właśnie, sprawdzałem torby, żeby czasem ktoś nie wysadził parku w powietrze. Jakąś bombą przykładowo. Tamci już wychodzą. Tłumy wychodzą, tłumy wchodzą. Trafik dwustronny. Nikt się nie pcha. Park jest czynny do 4:00. 4:30 zamykają właściwie. Także idziemy. Idziemy na hanami. Nie wolno wnosić alkoholu. Po angielsku nawet napisali. Tak, żeby wszyscy to zrozumieli. Bo jak wniosą alkohol, to co się może stać? Za dużo będzie z nimi problemów. Piwa nie można wnosić. Alkoholu. Ale piękne. Wow. Teraz będziemy przechodzić przez checking control. Wspaniały park, który bardzo uwielbiamy. Tu jest po prostu jak na lotnisku. Tylko nie ma rentgena. Bez rentgena. Dokładnie. Dam do toka. To jest tylko dla takiej zmyłki, żeby po prostu było, że coś tam sprawdzili. Ale pięknie, wow, jak śnieżek. Słuchajcie, kolejki, kilometrowe kolejki do biletów.
A my się szykujemy tutaj z aparatami. Jak co roku. Trafiłyśmy po prostu w najlepszy dzień, ponieważ teraz akurat sakura, kwiaty wiśni rozkwitły i są w perfekcyjnym stanie, jeszcze nie zniszczone przez deszcz i wiatr. Także najpiękniejszy dzień, najwspanialszy dzień na zwiedzanie, na podziwianie kwiatów wiśni. Tu są nasze bilety i idziemy. O, system zmienili w tym roku. Teraz na dotyk. A wtedy było trzeba wkładać. Maszyny nawet zrobili update. Unowocześnili maszyny. Tym kodem się przyciska i skanuje. Tym kodem przyciskasz i skanujesz. Ale super. Nawet maszyny polepszone. Ale to drzewo jest cudne. Boskie. Coś pięknego. Wow, ciodo i. Tutaj jest ciodo i. Kiła, ciodo i. Ne. Ciodo i. Just in time. Jak to się mówi po polsku, bo ja nie wiem. Jak to się mówi po polsku, że jest ciodo i czy just in time? Jak to się mówi po polsku, nie pamiętam. Trzeba powiedzieć do ludzi. To musisz dużo słów użyć. No użyj. Pełni rozkwitu. W czasie? Nie. Jesteśmy w czasie? No jak to się mówi? No ale po polsku. Akurat jesteśmy, no. Nie ma. Nie wiem jak to się nazywa. Nie wiemy, zapomniałyśmy po polsku jak się mówi. Jesteśmy just in time. Nie mogę się zastanawiać, bo mi się nie chce. Po prostu perfekcyjnie, no perfekcyjny czas. O. Natrafiłam. Perfekcyjny czas na zwiedzanie kwiatów wiśni. Słuchajcie, trzeba się tutaj nagadać po polsku, zanim się wyrazi coś, co jak po japońsku mówi się ciodo i. I już jesteśmy załatwieni. Po japońsku najkrócej. A nie. A? A cztery. Cztery? Cztery, cztery. Chodźcie, rengio. Kore mo cztery. Proba mo siroku na. Słede naru, kore. Słede naru.